Zapraszam do następnego odcinka na tym kanale. Ten odcinek jest odcinkiem trzecim kursu związanego z komunikacją awaryjną z Radiem Globalnym, czy też komunikacją tak zwaną kryzysową. I w tym odcinku trzecim ja będę opisywał, będę się zagłębiał w tak zwane aspekty propagacji, bo to ma znaczenie, kiedy na przykład osoba, która nadaje, mieszka w dolinie, albo na przykład osoba, która odbiera, będzie odbierać te sygnały, mieszka w dolinie. Ja będę opisywał właśnie różnego rodzaju aspekty propagacji, które mają znaczenie w tym kontekście. W jaki sposób zadbać o to, żeby mieć pewność, że ta wiadomość zostanie odebrana. I to jest to, na czym my się będziemy skupiać właśnie w tym odcinku. Ja będę poruszał różnego rodzaju aspekty właśnie z tym związane. Również będę opisywał kilka sytuacji, które mogą mieć miejsca w związku z sytuacją komunikacyjną. O, w ten sposób, nie? Także będę opisywał na przykład częściową separację, segregację albo na przykład kompletny brak po prostu połączenia. Będę opisywał różnego rodzaju, jak to może się mieć do naszej właśnie komunikacji awaryjnej. W tym kontekście, o, w ten sposób, żeby mieć po prostu zrozumienie, w jaki sposób ta nasza komunikacja z odbiornikami radiowymi może się, jak to mówią, zmieścić w pewnej określonej sytuacji. Także zapraszam właśnie do obejrzenia tego odcinka i mam nadzieję, że informacja przekazana w nim będzie użyteczna i się Wam przyda. I teraz tak, jeszcze parę słów o tym kanale. Ten kanał jest generalnie rzecz biorąc kanałem preperskim, w którym poruszane są różnego rodzaju aspekty związane z preperstwem. Ten aspekt komunikacji awaryjnej zajmuje znakomitą większość tego kanału, gdzie opisuję i szkolę, i robię warsztaty z różnego rodzaju aspektów komunikacji awaryjnej. I to jest to, co jest w ponad 50% tych materiałów. Tam jest ponad 100 różnego rodzaju materiałów, właśnie wideo na różne aspekty powiązane z różnymi tematami. Jest na przykład obszerny kurs Winlinka, takiego programu, systemu komunikacji przesyłania mailów za pomocą drogi radiowej. Jest na przykład dużo odnośnie tak zwanego shortwave listening, czyli różnego rodzaju radioodbiorników globalnych itd., itd. I różnego rodzaju aspekty związane z preperstwem, trackerstwem, które są powiązane właśnie w tym aspekcie preperskim. Także zapraszam do przejrzenia materiałów. To staram się dzielić na różnego rodzaju playlisty, do czego zachęcam, żeby na przykład jak ktoś nie jest zainteresowany na przykład krótkofalarstwem, tylko jest zainteresowany Radiem Globalnym, żeby na przykład skupić się tylko i wyłącznie na tym aspekcie, albo jest zainteresowany krótkofalówkami, to też można znaleźć właśnie różnego rodzaju obszary, czy też materiały, gdzie to jest skumulowane i można zobaczyć te playlisty. Także zapraszam do obejrzenia. Okej? Okej, to zaczynamy. Krótka historia, żeby tak właśnie wprowadzić w zagadnienie właśnie tej komunikacji awaryjnej. Tydzień temu, od czasu, kiedy właśnie nakręcam ten materiał tutaj, miałem pracę nadzorowania pracowników, których celem było test generatora w centrali telefonicznej, która jednocześnie była podłączona z masztem telefonii komórkowej i jednocześnie tam była baza danych w tym budynku. I oni mieli generator właśnie. Ja tam zbytnio nie pytałem się, nie ciągnąłem za język tych wszystkich robotników, ale ten generator z mojego doświadczenia wyglądał na około 0,5 MW. I dodatkowo oni jeszcze mieli taki mały generator, który wyglądał coś na pomiędzy 10, max 30 kW. I teraz tak, prosty przykład. To jest
bardzo ważny węzeł telefonii komórkowej, który był węzłem dostępowym dla telefonii komórkowej w pewnym właśnie regionie. I wszystko schodziło się po prostu w tym węźle dostępowym i tam jednocześnie jest baza danych i tak dalej, i tak dalej. I oni robili test generatora pod obciążeniem. I co oni zrobili? Wzięli ten generator, podłączyli do niego sztuczne obciążenie, przyjechał taki gość z takim wielką z przyczepą i miał taki po prostu grzejniki, o, w ten sposób, nie? I on tam odpalił jeden gość odpalił ten generator i drugi miał ten cały taką przyczepę, na której były po prostu takie gigantyczne grzejniki, nie? I oni podłączyli ten generator do tych grzejników i badali po prostu obciążenie, czy wszystko jest ok, czy generator może sobie z tym poradzić, bo jak była Katrina, to 50% generatorów wysiadło w ciągu 2 godzin. I to było dokładnie to, co się stało właśnie tym gościom. Po krótkim okresie czasu jedna z rurek, która była odpowiedzialna za system chłodzenia i podgrzewania tego generatora, też, bo tam musi być też na samym początku pewna doza po prostu ciepła w tym zrobiona i to jest, przynajmniej tak ten gość mi tłumaczył, o, w ten sposób, tam już się nie wgryzajmy, że panie, a to niemożliwe i tak dalej, ale on mi tak to tłumaczył, że rurka odpowiedzialna za powiedzmy przesył ciepła po prostu, jak to mówią, pękła, o, w ten sposób, nie? I cały generator nie mógł pracować. I co się okazuje, że właśnie my zawsze myślimy, że takie niezwykle ważne po prostu budynki i tak dalej, one będą miały jakieś takie różnego rodzaju zabezpieczenia i to nie jest osobna historia. Jedna z największych telewizji właśnie w Wielkiej Brytanii, ja pracowałem kiedyś z takim człowiekiem, on mi opowiedział historię, nie? On mówi, że 2 generatory, nie? W gigantycznym budynku i mówi tak, jeden wysiadł po 5 minutach, nie? A drugi miał paliwa na 30 minut, o, w ten sposób. I to była niesamowita historia, on mówi, niesamowita historia, nie? Oni tam stawali na głowie, żeby po prostu ten drugi generator, który tam był, żeby po prostu do niego paliwo dostarczyć, nie? I mówi, 30 minut po prostu tyle, nie? I to niezwykle ważne, bo to jedna z największych po prostu telewizji w Wielkiej Brytanii i po prostu taka sytuacja, nie? I także uwierzcie mi, to nie jest tak, jak my myślimy, albo tak, jak ci, którzy chcą, żebyśmy myśleli w ten sposób. Życie pokazuje, że zawsze się stanie to, co było nieprzewidziane i tak dalej, i tak dalej. I dlatego należy się przygotować na różnego rodzaju okoliczności, nie? I ja zawsze się tak po prostu śmieję, nie? Bo skauci, jak to czasami Anglicy mówią, bunch of scouts, nie? Czyli taka grupa skautów, o, nazwijmy to w ten sposób, nie? Która ma tam jakąś przygodę, nie? Dosłownie tak się zachowują, nie? Ale wracając, i są różne okoliczności, w których właśnie my będziemy musieli stawić czoła. I kiedy chodzi właśnie o tę komunikację awaryjną i właśnie w tym aspekcie właśnie radia, może się stać kilka scenariuszy, nie? Jeśli chodzi o o połączenia właśnie telefoniczne i w to wchodzi właśnie telefonia komórkowa i telefonia stacjonarna, to w zasadzie mogą się stać 3 rzeczy, nie? Pierwsze, co może się stać, bo my myślimy bardzo często, że to jest tak jak z internetem, że jeżeli na przykład jakaś tam trasa przestanie po prostu funkcjonować, to ten system wybierze inną trasę, ale z tego, co ja wiem, jak rozmawiałem z gościem, który wymieniał po prostu antenę na takiej wieży telefonii komórkowej, to, co ja zauważyłem, to oni usunęli tak zwane anteny, które łączyły tą wieżę telefonii komórkowej z innymi
wieżami telefonii komórkowej, czyli ta wieża miała taki tak zwany backup, czyli po prostu awaryjne łącze bezprzewodowe z inną wieżą i oni to usunęli. Ja zadałem mu takie pytanie, jak pociągnąłem go za język, a co jak po prostu, jak to mówią, przestanie działać po prostu kabelek, nie? On mówi, a nie ma się co przejmować, ta wieża ma połączenie z dwoma innymi wieżami, nie? A to mówimy o bazie danych, to mówimy o węźle, który w zasadzie jest węzłem regionalnym i tak dalej, i tak dalej. I ona ma tylko i wyłącznie dwa połączenia, nie? I teraz tak, to jest to, do czego ja nawiązuję, że pierwsza część, która, pierwsza taka sytuacja, która może się stać, to jest tak zwana separacja częściowa, o, w ten sposób, nie? I ja tutaj podam właśnie taki przykład, gdzie mamy trzech ludzi, A, B i C. I separacja częściowa oznacza, że przepraszam, jeden węzeł komunikacyjny z dwóch na przykład przestaje działać. I może być tak, że jeżeli to połączenie, do którego my jesteśmy podłączeni, ma tylko i wyłącznie jedno połączenie, to wtedy stracimy to połączenie. I tutaj mówimy o telefonii stacjonarnej i mówimy o telefonii komórkowej. Bo my myślimy, że jest tak, a w rzeczywistości może być zupełnie inaczej, a jak im zadasz takie pytanie, to ci powiedzą, że ta informacja nie jest dostępna albo nie może zostać ujawniona w ten sposób, nie? Ale tutaj ja pokazuję właśnie ten przykład, gdzie może być tak zwana separacja częściowa, gdzie na przykład osoba A i B i C, A i B straciła ze sobą połączenie, ale na przykład osoba A może rozmawiać z osobą C i osoba B może rozmawiać z osobą C. I o co w tym wszystkim chodzi? Że na przykład załóżmy, że są trzy rodziny, które są w jakiś sposób powiązane ze sobą, albo trzy osoby. I na przykład osoba A i B nie może do siebie dodzwonić w żaden sposób, ale na przykład tych dwóch ludzi A i B może się skontaktować ze sobą C. I ta osoba C może przekazać wiadomość A albo B, albo pośredniczyć pomiędzy A i B. I to jest to, co jest określane jako tak zwana separacja częściowa. I o tym należy pamiętać, bo to w naszej komunikacji z radiem globalnym to również będzie przytoczone jako przykład, jak sobie radzić z taką sytuacją, kiedy na przykład nie masz bezpośredniego połączenia, nie możesz przekazać wiadomości komuś, nie? I będziemy tutaj mówić, jak sobie radzić właśnie z tym aspektem. Okay? I teraz tak, druga rzecz, która może się przydarzyć, nie? To jest tak zwana segmentacja. No, w ten sposób. Tutaj akurat to zostawmy w ten sposób i popatrzmy się na to. To niby jest Polska, ale ja to tak dziwacznie namalowałem oczywiście, ale to tam się nie przejmujcie. I tutaj mamy osobę A, osobę B i osobę C. Może nastąpić tak zwana segmentacja, gdzie na przykład cały region, i to się może odnosić do miasta, wioski, województwa, regionu itd., itd. Może być segmentacja, gdzie osoba A może mieć tylko i wyłącznie połączenie z pewną określoną grupą ludzi, osoba B może mieć tylko połączenie z pewną określoną grupą ludzi i osoba C może mieć połączenie z pewną określoną grupą ludzi, ale między sobą oni nie mogą się, nie są w stanie się w jakiś sposób komunikować, nie? I to jest tak zwana segmentacja. Ostatni generalnie rzecz, która może się stać, to jest po prostu no communication, czyli brak komunikacji. To oznacza, że nie istnieje nawet ten aspekt segmentacji, gdzie po prostu wszyscy stracili po prostu połączenie. Oczywiście, jeżeli się w to zagłębimy, to może być wiele różnych pośrednich, może być sytuacja hybrydowa, gdzie na przykład po prostu te wszystkie rzeczy mogą się ze sobą połączyć albo przeplatać i może być wiele różnych wariantów tego, ale generalnie te trzy sytuacje mogą nastąpić, bo może być na przykład jakiś obszar, na przykład w strefie B, który po prostu nie ma zupełnie połączenia, ale na przykład obszar B ma dalsze połączenie albo B ma połączenie z C i to wszystko może się tak przeplatać, ale generalnie są te trzy określone sytuacje, z którymi możemy się spotkać.
I cała to, o czym ja w tym momencie mówię, to jest to, że trzeba mieć plan, w jaki sposób przekazywać te różnego rodzaju informacje i też właśnie w kontekście właśnie do tego radia globalnego, na wypadek tych różnych okoliczności, z którymi możemy się spotkać. Bo ja później pokażę przykład, w którym to po prostu może mieć znaczenie do komunikacji właśnie z radiem globalnym. Także tutaj ja właśnie chciałem, to co chciałem pokazać, to że trzeba mieć plan na różne warianty z tym, co może się stać. Ok? I teraz tak. Każdy z nas jest osobą indywidualną i ma indywidualne okoliczności. I ten plan, trudno by było pokazać właśnie jakiś taki plan, który by pasował w 100% dla kogoś. Dlatego ja wam mogę pokazać właśnie plan, który przynajmniej takie zarysy, on framework, jak to Anglicy nazywają, zarysy przynajmniej tego, co ja mam wypracowane jako plan, nie? Który generalnie nazywam strategią, o, w ten sposób. I tutaj mówimy o tym, że ja jestem w Wielkiej Brytanii, a na przykład reszta rodziny jest po prostu w Polsce, nie? I na przykład ja jestem w okolicznościach, kiedy mój brat ma licencję radioamatorską i ma sprzęt krótkofalarski, o, w ten sposób, nie? I na przykład w mojej sytuacji to wygląda właśnie w ten sposób, że moja strategia, nazwijmy to, jest taka, że gdyby nie było możliwe połączenie przez internet i przez telefonię zwykłą, nazwijmy to, to moim pierwszym właśnie takim wariantem strategii to jest tak zwany Winlink. Winlink to jest taki system komputerów, które potrafią działać w sposób niezależny i które mają połączenie ze stacjami radiowymi, które odbierają i pośredniczą w wymianie e-maili i mają połączenie z internetem i również mogą funkcjonować całkowicie bez internetu. Mogą przekazywać maile do innych pozostałych węzłów drogą radiową. O, w ten sposób. Ja zrobiłem cały obszerny materiał na temat właśnie tego Winlinka, dlatego jeżeli ktoś jest zainteresowany tym, to zapraszam do obejrzenia właśnie tego. Drugą strategią, którą ja mam na wypadek, gdyby nie było możliwe, aby połączyć się z Winlinkiem, bo na przykład przestał funkcjonować, bo prąd im się skończył, albo na przykład przestały działać z jakiegoś przyczyny i tak dalej, wariantów może być mnóstwo. To jest to, co zwykle w telefonii radiowej nazywa się duplex, czyli połączenie dwustronne, w tym sensie, że po prostu ze sobą rozmawiamy, o, że są dwie strony aktywne połączenia, które się ze sobą komunikują, w tym sensie duplex. Nie, że jednocześnie można słuchać i mówić, bo to jest różnica w tak zwanym typie połączenia. Natomiast jako strategia duplex oznacza, że jestem w stanie na przykład z moim bratem rozmawiać bezpośrednio za pomocą komunikacji radiowej. Okay? I to jest drugi wariant. Trzeci, kiedy na przykład zaistniałaby sytuacja, w której na przykład, nie wiem, jego sprzęt przestał działać. Nie wiem, nazwijmy to, różnego rodzaju scenariusze mogą być, w którym on może stracić dostęp do sprzętu radiowego. O, w ten sposób. To ostatnią formą, w jaki sposób mógłbym przekazać informację, jest tak zwany simplex, czyli po prostu wysyłam informację i nawet nie wiem, czy on ją odebrał, czy nie. I to jest to, o czym my mówimy tutaj właśnie w tym aspekcie właśnie komunikacji awaryjnej z radiem globalnym. I to jest to, na czym my się właśnie w tym tutaj skupiamy. To jest ten ostatni właśnie aspekt, simplex. Jak przekazywać różnego rodzaju informacje do zwykłych odbiorników radiowych, bądź też odbiorników właśnie hobbystycznych, czy też właśnie tak zwanych SSB, single sideband. I to jest moja strategia na połączenie z Polską na przykład, nie? Lokalnie moja strategia na funkcjonowanie połączenia wewnątrz, bo tutaj też w Wielkiej Brytanii mam rodzinę i tutaj akurat nie mieszkamy daleko od siebie, także po prostu
W moim wypadku, jeżeli ja wejdę na pobliską górkę, nazwijmy to, bo to jest okres górzysty, miejsce górzyste, o, w ten sposób, to ja mogę się na przykład porozumieć za pomocą radia CB albo PMR, a jeżeli nawet to po prostu w jakiś sposób zawiedzie, nie wiem, przestanie działać i tak dalej, bo na przykład rodzina straciła te radio i tak dalej, to jeszcze jest Briar. To jest Briar, to jest taki specjalny program, który potrafi zamienić telefon komórkowy, nazwijmy to, w radio CB, o, w ten sposób, nie? On potrafi wykorzystywać Wi-Fi, potrafi wykorzystywać Bluetooth do nawiązywania połączenia na dalekie dystanse i jest to forma takiego programu Messengera, który potrafi po prostu przesyłać informacje bez połączenia z internetem za pomocą właśnie Wi-Fi albo za pomocą Bluetootha, no w ten sposób, nie? I ostatnim rodzajem właśnie, który byłbym w stanie wykorzystać, to jest dokładnie to samo, czyli po prostu radio globalne albo zwykłe radio AM Simplex. I to jest to, o czym my będziemy właśnie mówić w tym kursie. I to wszystko zweryfikowane połączenia. Co oznacza zweryfikowane połączenie? Oznacza, że to nie jest tak, że ja mam nadzieję, że to będzie działać, tylko ja to zweryfikowałem i to działa. No, w ten sposób. Ta strategia działa i już. Bo wiecie, bo czasami można, może być tak, że ktoś tak naprawdę, nazwijmy to, domniema, że coś będzie działać, ale on tego nie zweryfikował, nie zrobił testu i tak dalej, i tak dalej. I może się okazać, że dane rozwiązanie może w ogóle nie działać, o, w ten sposób, nie? I to my też będziemy o tym mówili, o takiej sytuacji, jak sobie radzić właśnie z taką sytuacją. Ok? I teraz tak. Tu, jak ja mówiłem o zweryfikowanych połączeniach i tutaj ja podałem ten przykład właśnie nawet Winlinka. Ktoś może powiedzieć, dlaczego to wybrałeś właśnie Winlinka. Ja mam Winlinka, konto w systemie Winlink. Ja zrobiłem nawet obszerny materiał, jak założyć takie konto w systemie Winlink o osobie, która ma sprzęt krótkofalarski i oczywiście, co za tym idzie, wszystkie licencje i tak dalej, i tak dalej. Jak taka osoba może założyć takie konto w systemie Winlink bez internetu, przez radio, samo w sobie, nie? Także zapraszam do obejrzenia, to jest niezwykle ważne dla osoby, która chce się zająć na przykład właśnie MCOM i ma sprzęt krótkofalarski i co za tym idzie, wszystkie licencje i tak dalej, i tak dalej. I w moim przykładzie, bo tutaj cały czas analizujemy moją strategię, ja mam na przykład konto na węźle kanadyjskim, nie, w tak zwanej Nowej Szkocji. Założyłem sobie konto. Założyłem sobie konto w systemie Winlink w Holandii, o, w ten sposób. I ostatnie konto, które mam, to jest właśnie w Szwajcarii, o, w ten sposób. Kanada, zupełnie inny kontynent, nie? I to wszystko dlatego, że ja mam połączenie z tym wszystkim na 10 watach, o, w ten sposób, stacją krótkofalarską. I wszystkim sprzętem małej mocy, nie? Kanada, bo zupełnie inny kontynent. Holandia z tego powodu, że jest niezwykle blisko i mogę się połączyć w zasadzie przez cały dzień, z tym nie mam żadnego problemu. Szwajcaria, dlatego że oni dużo tych węzłów dostępowych w Szwajcarii i tych węzłów hybrydowych tak zwanych, ja zapraszam tutaj do obejrzenia właśnie tego kursu Winlinka, jest tak naprawdę na szczycie wzgórz, nie? I to nawet solidnych, gdzie 1000 metrów nad poziomem morza, nie? Gdzie one mają niezależne zasilanie z paneli słonecznych i tak dalej, i tak dalej. I to są tak zwane węzły hybrydowe, czyli one potrafią działać zupełnie bez internetu, o, w ten sposób. I one wszystkie mogą ze sobą w jakiś sposób po prostu nawiązać połączenia, a nawet jeżeli nie ma połączenia,
Ja mogę z każdym z nich nawiązać połączenie. Jeżeli czeka na mnie wiadomość w systemie WinLink, to ja taką wiadomość jestem w stanie odebrać. I to jest moja strategia w tym momencie. Ok? I tyle jeszcze powiemy troszeczkę o tak zwanym, co rozumiemy przez tak zwane zweryfikowane połączenia. Więc pierwszą rzecz, którą rozumiemy w tym wypadku, to jest tak zwana sprawdzona skuteczność. Sprawdzona skuteczność to oznacza, że dokonałeś różnego rodzaju testów i takie połączenia udało ci się nawiązać i to wszystko działało. Drugi aspekt zweryfikowanego połączenia jest taki, że wiele różnych wariantów, czyli na przykład może to być przekaz głosowy, może to być przekaz cyfrowy na przykład i to są te generalnie dwa różne warianty, które możemy zrobić, bo jeszcze na przykład może być kod Morsa i tak dalej, nie? Ale chodzi tutaj o różne warianty, czyli jakby takie nośniki, bo to, o czym mówimy, to ciągle jest droga radiowa, ale mogą być różne metody na przykład związane z tym, nie? W jaki sposób tę informację możemy przesłać. I ostatni aspekt to jest na różnym sprzęcie. Co to oznacza na różnym sprzęcie? Ja na przykład mam kilka różnego rodzaju stacji krótkofalarskich, do tego jeszcze dochodzą różnego rodzaju stacje Morsa i każda z nich ma swoje niuanse, dosłownie tak, nie? I na przykład ja mam ICOMA IC705, i na nim zupełnie inaczej tryby cyfrowe działają i w inny sposób się do nich stroi, niż na przykład na innej stacji krótkowolarskiej, którą tutaj akurat mam włączoną na tym Lab 599 Discovered TX500. I on się stroi zupełnie inaczej. Ma zupełnie inną filozofię strojenia, sposób, w jaki on jest połączony z komputerem. I dokładnie to samo jest na przykład ze stacją krótkowolarską, którą tutaj mam jeszcze, tą 100-watową. I jeszcze tam mam inne stacje, które każda z nich w zasadzie ma bardzo indywidualne, musi mieć indywidualne ustawienia i inaczej trzeba dostosować właśnie różnego rodzaju sygnały i te połączenie z komputerem i tak dalej, i tak dalej. I to jest to, co ja rozumiem na różnym sprzęcie, bo na przykład może się okazać, że twoja stacja krótkowolarska wysiądzie w jakiś sposób i będziesz musiał używać takiej, którą niezbyt często używasz, albo na przykład, której nie testowałeś, przepraszam, w połączeniach cyfrowych, nie? I może się okazać, że z powodu tego, że nie masz dostępu do internetu, bo to naprawdę ktoś może się po prostu upierać, że to wszystko jest wszystko to samo i tak dalej, i tak dalej. Ja musiałem sobie zgrać po prostu cały taki krótki materiał o tym, w jaki sposób się dostrajać w różnych programach po to, że to się dostraja, po prostu ustawienia są zupełnie inne, nie? I gdybym ja nie miał dostępu do internetu, to trzeba po prostu, ta strategia na przykład w przypadku właśnie tej stacji jest zupełnie inna niż w przypadku właśnie ICOMA, nie? I to ma znaczenie. Dlatego ja na przykład mam taki wydrukowany po prostu cały zresztą przez nich materiał, który po prostu pozwala mi na to, żeby po prostu ustawić to połączenie cyfrowe. I to ma znaczenie na różnym sprzęcie, nie? Dlatego właśnie o tym poruszam, że trzeba się wgryźć, bo każdy z tych sprzętów, z tych stacji może mieć zupełnie inne ustawienie, inną filozofię po prostu, w jaki sposób funkcjonuje na przykład z trybami cyfrowymi, nie? Okay? Także należy o tym pamiętać. Okej. Teraz jeszcze powiemy krótko na temat propagacji, bo to również ma znaczenie. Ten materiał jest materiałem dla wszystkich, również dla ludzi, którzy nie mają licencji krótkofalarskiej, więc ta wiedza może, ci ludzie, te osoby mogą tej wiedzy nie mieć, więc dlatego ja staram się poruszyć to w taki sposób, żeby to było zrozumiałe dla innych.
Tutaj dla purystów, naysayers, wojowników klawiatury, informacja, że ja prezentuję to wszystko na bardzo wysokim poziomie abstrakcji i również używam różnego rodzaju niuansów w taki sposób, czy też uproszczeń, aby ta informacja była zrozumiana. Okay? Także tutaj to jest ta krótka informacja dla tych osób. I teraz tak, jeżeli mamy właśnie taki odbiornik radiowy, nie, to tam jest oczywiście wiele różnych aspektów związanych z propagacją i tego się nie da wyrazić kilkoma słowami, czy też nawet kilkoma frazami, nazwijmy to, ponieważ są ludzie, którzy piszą 300-stronicowe książki o propagacji. Ok? Przepraszam. Dlatego nie jestem w stanie przekazać w tym momencie tej 300-stronicowej wiedzy właśnie w kilku słowach i to da się tylko i wyłącznie zawężyć i zaprezentować w pewnym w sposób taki, żeby dało się to po prostu zrozumieć. Ok? Także tutaj ta informacja musi być podana. Ok? I teraz tak. Należy pamiętać o takim aspekcie i tutaj mówimy właśnie o odbiornikach radiowych, że odbiorniki radiowe odbierają przekazy radiowe, jakby które są im przekazane jakby na dwa generalnie rzecz biorąc sposoby, no, w ten sposób. Dwa. I tych rodzajów tak naprawdę jest o wiele więcej. Ale chodzi o to, że ja powiem o kilku takich właśnie aspektach z tym związanych. I to jest tak. Nadajnik, który nadaje ten sygnał, nie, bo to również ma znaczenie, może być tak zwaną anteną prostą, czyli po prostu pionową, o, w ten sposób, może tak to jest właściwe słowo. I chodzi o to, że w pewnych częstotliwościach fale radiowe, które my będziemy odbierać za pomocą tego radia globalnego, one mogą się nie odbijać, o, w ten sposób. Mogą się nie odbijać od wyższych warstw atmosfery i co za tym idzie, będziemy skazani na to, że te fale radiowe mogą się poruszać po tak zwanej linii wzroku, o, w ten sposób. To dotyczy właśnie tak zwanych anten pionowych i tutaj skupiamy się właśnie na tym aspekcie. I teraz tak, to o czym ja mówię ma znaczenie w przypadku planowania na przykład takiego połączenia, bo to samo dotyczy na przykład różnego rodzaju krótkofalówek, gdzie ten aspekt jest bardzo wyraźnie uwidoczniony, o, w ten sposób. I to chodzi o to, że na przykład jeżeli, i tutaj mówimy o równinie, o, w tym przykładzie mówimy o równinie, gdzie dwie osoby są od siebie oddalone o pewną odległość i w jaki sposób jakby tak obliczyć, co jest potrzebne do tego, żeby skutecznie nawiązać połączenie, czy też przekazać właśnie przekaz radiowy. Ja tutaj właśnie uprościłem w ten sposób, że tutaj narysowałem właśnie krzywiznę Ziemi, o, w ten sposób. I tutaj narysowałem jednego ludzika, drugiego ludzika. W naszym wypadku ten jeden ludzik ma odbiornik radiowy, a drugi ludzik ma na przykład radio CB, krótkofalówkę CB i chce przekazać informację właśnie tej drugiej osobie. Okay? I chodzi o to, że te fale, w momencie, w którym ta osoba trzyma właśnie tą krótkofalówkę, będą się poruszać po tak zwanej linii wzroku. I teraz z powodu tej krzywizny Ziemi, te fale radiowe w pewnym momencie, po prostu jak to mówią, pójdą sobie w kosmos, o, w ten sposób, nie? Bo to po prostu sobie powędruje po prostu w kosmos i ta osoba po drugiej stronie po prostu tego nie odbierze, o, w ten sposób. Żeby to uprościć. I teraz tak, jak obliczyć, czy na przykład w momencie, w którym my stoimy sobie po prostu na ziemi i druga osoba stoi sobie na ziemi, jak daleko możemy myśleć o tym, że nawiązamy połączenie. I generalnie można użyć bardzo prostego wzoru, który to jest 4,12 razy pierwiastek z wysokości anteny.
I tutaj, żeby podać właśnie taki przykład, że jeżeli będziesz uznamy, że ta krótkofalówka jest na wysokości 2 metrów, to wyjdzie około 5 kilometrów w ten sposób. I zazwyczaj jak popatrzymy na te połączenia właśnie ludzi trzymających właśnie radia CB w rękach i stojących gdzieś tam, to zazwyczaj to jest 5 kilometrów i po 5 kilometrach już to zaczyna drastycznie po prostu się obniżać, dlatego że jest jeszcze tak zwane zjawisko refrakcji, czyli po prostu jakby takiego zakrzywienia, gdzie po prostu część tego połączenia, to wyraziłem właśnie tymi kropkami, to jest niebieska linia, gdzie część tego połączenia, jeszcze tego przekazu radiowego, jeszcze po prostu wychodzi poza tak zwany horyzont. I dlatego się na przykład mówi w wielu wypadkach, że krótkofalówka ma 8 km, bo horyzont jest 5 z groszami, jak dobrze pamiętam, a jeszcze jak dodamy pewną odległość, to później doda się około 30%, jak dobrze pamiętam, to wyjdzie około 8 km wtedy, nie? I to jest dokładnie to, co się dzieje tutaj kropkami, bo to już zaczyna słabnąć i jest takie, nazwijmy to, niepotwierdzone i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak, możemy również policzyć, że jeżeli te dwie osoby mają te krótkofalówki na wysokości 2 metrów, to wtedy wzorzec się troszeczkę zmienia. I tutaj, jeżeli obydwoje są na tej samej wysokości, to możemy obliczyć 2 razy nawias, 4,12 razy pierwiastek z wysokości, w tym wypadku 2 metry, i to nam wyjdzie, że tych dwóch ludzi może się skutecznie po prostu porozumieć, pod warunkiem, że nie ma jakichś takich wielkich obiektów pomiędzy nimi, które mogłyby stanowić przeszkodę, o, w ten sposób, czyli po prostu anteny się widzą, o, w ten sposób, żeby to najlepiej wyrazić. Okay? I teraz tak, jeżeli tych dwóch ludzi jest na różnych wysokościach, to należy obliczyć tak zwany poziom horyzontu dla każdego z nich, i to też jest uproszczona wersja tego wzorca, żeby się nie zagłębiać w jeszcze bardziej skomplikowane wzorce, gdzie wyliczamy sobie po prostu wysokość anteny i położenie do tak zwanego linii horyzontu i położenie drugiej osoby do tak zwanej linii horyzontu, i wtedy po prostu możemy w przybliżeniu obliczyć po prostu, czy nam to będzie działało. Niedawno ktoś zadał mi pytanie o antenę i również zaznaczył w tym pytaniu, że on chce nawiązać połączenie około 20 km. Ja to właśnie wyliczyłem na zasadzie tego prostego pierwszego wzorca, żeby tu mieć taką stuprocentową, nazwijmy to, zrozumienie, że ta wysokość tej anteny powinna być na około 6 metrach, żeby te połączenie mogło funkcjonować do tak zwanej linii horyzontu na 20 km. O, w ten sposób, żeby tutaj podać właśnie taki przykład. Okay. I to jest na przykład metoda, załóżmy, że masz członka rodziny, który jest właśnie w takiej odległości 20 km. I załóżmy, że ty masz antenę, że mieszkasz w domku jednorodzinnym, i masz antenę na poddaszu, na przykład to jest mój scenariusz, gdzie ja mam antenę schowaną na poddaszu, ona nie jest widoczna w ten sposób, i ona jest dosłownie na wysokości około właśnie 6 metrów, nie? I moje połączenie, które możemy już tak wyliczyć, jest właśnie na około 20 km, nie? W ten sposób. Ja akurat mieszkam w dolinie i to się nie da tak obliczyć, bo górki i tak dalej, ale gdyby obliczyć to po linii prostej, to właśnie moja antena ma donośność właśnie około 20 km. Nie? I to jest sposób, jaki ty to możesz obliczyć, bo i tu mówimy właśnie ten przykład, że ty mieszkasz w jednym miejscu, masz na przykład domek jednorodzinny, antena jest 6 km, a druga osoba na przykład mieszka w domku parterowym i nie ma możliwości umieszczenia anteny i na przykład ma tylko krótkofalówkę i musi wyjść na zewnątrz na przykład, nie? To wtedy na przykład ty jesteś na 6 metrach, druga osoba jest na 2 metrach i ta skuteczność właśnie tego połączenia na około 20 km jest możliwe w ten sposób. Albo na przykład ta druga osoba ma po prostu radio globalne i ty używasz na przykład swojego radia właśnie CB, które masz podłączone do anteny, która jest na wysokości 6 metrów. I wtedy możesz wyliczyć, że licząc linię horyzontu na 6 metrach twoja antena
może dobić do tak zwanych 20 km w zasadzie bez problemów, o ile tam nie ma różnego rodzaju przeszkód, które zniwelują tą falę radiową itd., itd. Także ja tutaj mówię, że używam wielu różnych założeń i uproszczeń i abstrakcji, ok? I tutaj na przykład osoba po drugiej stronie może mieć tylko i wyłącznie odbiornik radiowy i w ten sposób możesz wyliczyć, czy tak naprawdę to połączenie będzie skuteczne. I w ten sposób, na przykład, jeżeli masz sytuację, gdzie na przykład możesz mieć członka rodziny, który mieszka, załóżmy tam 50 kilometrów, nie? To musisz znaleźć właśnie taki punkt, gdzie na przykład jest wieżowiec, gdzie na przykład możesz mieć dostęp do tego, żeby z tego wieżowca po prostu w jakiś sposób nadawać, bo twój znajomy tam mieszka, bo jest na przykład dostęp do balkonu, który czasami na korytarzach są te balkony, albo na przykład możesz stanąć przy oknie, nie, i tak dalej, i tak dalej. Warianty są różne, ale generalnie rzecz biorąc chodzi o to, że masz dostęp do tego, gdzie możesz na przykład wejść na wysokość około 40 metrów i wtedy możesz w jakiś sposób wyliczyć prawdopodobieństwo nawiązania właśnie takiego połączenia w związku z tym, że ty wszedłeś na budynek 40-metrowy na przykład, nie? Albo możesz mieszkać na górce, albo możesz mieszkać, twoja wioska, twój dom może być przy górce, która jest 40-metrowa. Na przykład ja mieszkałem na Śląsku i w wielu miejscach są na przykład hałdy, nie? I możesz wejść na taką hałdę, i możesz mieć połączenia na gigantyczne odległości, nie? I tak samo możesz właśnie w tym ustawić krótkofalówkę na AM i przekazać wiadomość do radia globalnego z tejże na przykład hałdy, gdyby to był właśnie, żeby używać takiego przykładu, i możesz wyliczyć, jak daleko na przykład ten sygnał może dotrzeć, o, w ten sposób, nie? W taki uproszczony sposób. Dlatego warto się zapoznać z tym bardzo prostym wzorem. On jest bardzo, stosunkowo bardzo prosty do zapamiętania. Trzeba zapamiętać tą stałą 4,12 razy pierwiastek z wysokości. O, w ten sposób. I o tym należy pamiętać. Okej, teraz będziemy kontynuować właśnie o propagacji, bo to, o czym my mówimy, to jest propagacja w kontekście właśnie krótkofalówki CB albo radia CB, czyli po prostu mówimy o jakiejś krótkofalowce CB, którą możemy mieć w ręku, albo mówimy o samochodzie na przykład, który może mieć antenę na dachu, albo mówimy o stacjonarnym ustawieniu, w którym my mamy antenę na przykład na poddaszu albo na zewnątrz, albo w jakiś sposób ta antena mamy do niej dostęp, bo w ten sposób stacjonarna, o, w ten sposób. I dlatego ja właśnie wałkuję ten temat właśnie propagacji, żeby można było zrozumieć, realnie nawiązać właśnie połączenie i przekaz radiowy właśnie za pomocą właśnie radia CB. Później przejdziemy jeszcze do innych możliwości, które możemy mieć, jeżeli ktoś posiada stację krótkofalarską i tak dalej, i tak dalej. Okay? I teraz tak. Te częstotliwości, które radia CB mają, i też te tak zwane stacje, tak zwane 10-metrowe, one posługują się w częstotliwościach pomiędzy 25 MHz a 30 MHz, gdzie właśnie myśmy mówili, we wcześniejszym odcinku ja pokazywałem taką tabelę różnego rodzaju częstotliwości i one są generalnie w obszarze 27 MHz, nie, do 27 do 28 MHz z gruntu, nie? Ale chodzi o to, że te częstotliwości, czyli pomiędzy 27 a 30 MHz, to są częstotliwości, które odbijają się od wyższych warstw atmosfery, okay, ale odbijają się w pewnych określonych okolicznościach. Pierwszą okolicznością, czyli warunkiem, kiedy to się odbije, to jest to, że to musi być dzień. To nie działa w nocy, no, w ten sposób. Przynajmniej nie ma takiego efektu, albo efekt jest znikomy, no, w ten sposób. Generalnie uznaje się, że w ogóle nie ma, nie?
w nocy. A w ciągu dnia to funkcjonuje. Drugim warunkiem, który istnieje, to jest taki, że oczywiście tutaj nie mówimy o tak zwanych sporadycznych odbiciach, gdzie są różnego rodzaju zjawiska w wyższych warstwach atmosfery, które pozwalają na to, żeby to się po prostu odbiło, ale również mówimy o tym, że jest tak zwana aktywność Słońca. I ta aktywność Słońca akurat ma gigantyczne znaczenie w przypadku właśnie tych częstotliwości krótkofalówek i radii CEB. To, na co patrzymy tutaj, to jest teraz mamy kwiecień 2023 i ten wykres, ja go po prostu wydrukowałem właśnie, który pokazuje w danym momencie właśnie na jakim obszarze aktywności Słońca my jesteśmy. I tutaj możemy zobaczyć, że jesteśmy na samym czubku, w ten sposób. I tutaj jest jeszcze w drugim takim aspekcie, tutaj jest ten pierwszy właśnie wykres, on tu pokazuje Solar Cycle Sunspot Number Progression, czyli cykl słoneczny w aspekcie plam słonecznych, numeru i ilości plam słonecznych i w sposób, jaki on postępuje. A drugi to jest tak zwany Radio Flux Progression, czyli radio odnoszący się do systemów radiowych. Flux, czyli po prostu to ma związek właśnie z odbijaniem się fal radiowych. Progression, czyli po prostu progresja. I to wygląda w zasadzie tak samo jak ten górny tutaj. I tutaj jeszcze możemy zobaczyć, w jaki sposób on po prostu, że on tak naprawdę nastąpił szybciej niż powinien być. I teraz możemy zobaczyć, to jest właśnie w tym momencie, w którym my tutaj jesteśmy. Okay? I tu jeszcze możemy zobaczyć, ten wykres pokazuje nam inne lata, jak my w tym wykresie jesteśmy. I tutaj możemy zobaczyć, że ta maksymalna aktywność, to tutaj ona jest tak naprawdę połowa tego, co oni zarejestrowali w przeszłości, nie? Ale oni to tak wyliczają i to można zobaczyć, że to robi się z tego takie jakby U, przynajmniej tutaj jest ten maksymalny i tutaj się robi takie U, taki uśmiech, nazwijmy to, i my jesteśmy właśnie w tym połowie tego uśmiechu, nazwijmy to, ale jesteśmy na najwyższym poziomie właśnie w tym po prostu, nazwijmy to, sezonie aktywności, w ten sposób, nie? Także tutaj możemy zobaczyć, tutaj jest taki dość bardzo widoczny właśnie uśmiech, tak samo tutaj, i to jest 1800, coś tam, nie? Okay. Tutaj mamy właśnie 1900, to był następny właśnie ten dołek tego uśmiechu, i tak dalej, i tak dalej. I teraz to, o czym ja mówię, to jest to, żeby zrozumieć, że jesteśmy w okresie teraz, w 2023, najwyższej tej aktywności i te fale radiowe, które są właśnie pomiędzy 25 a 30 MHz, one po prostu się odbijają. Prawdopodobieństwo ich odbicia się jest niezwykle wysokie. No, w zasadzie można powiedzieć, że skuteczność jest bardzo wysoka, nie? Bo ciągle, tak jak mówiłem, my jesteśmy w zasadzie w połowie tego uśmiechu, nazwijmy to, co ja określiłem. I dlatego ja tutaj określiłem, tutaj pokazałem, że do 25 MHz to się w zasadzie odbija w 100%, nie? Bo jak postawimy pionową antenę, to z biegiem czasu te fale radiowe z powodu krzywizny Ziemi dojdą do wyższych części warstw atmosfery i się odbiją, ale przez to, że to jest powyżej 25 MHz, to gdybyśmy byli na samym dole, to one by się zupełnie nie miały szansy na to, żeby odbić, ale przez to, że jesteśmy w tym okresie właśnie wysokiej aktywności Słońca, to, ja tutaj słoneczkiem, to tak próbowałem namalować słoneczko, to do 30 MHz to ma zdolność odbijania się. Znowu tu należy zwrócić uwagę, że ja to wszystko uproszczam, robię wiele założeń i używam abstrakcji, także ponownie dla tych, którzy chcą być bardzo skrupulatni i rzeczowi. Okay? I teraz tak, tutaj jeszcze należy podkreślić właśnie, że to jest właśnie ograniczenie wszystkich stacji CB, tak zwanych 10-metrowych,
że ich zdolność odbijania się tych fal radiowych od wyższych części atmosfery jest w zasadzie określana jako sporadyczna w ten sposób. Okay? Także należy o tym pamiętać. Dlatego ja właśnie podawałem ten przykład właśnie tej anteny stojącej, ten wykres, ten wzorzec, w jaki sposób to obliczyć, bo używamy, opieramy się tutaj w tym momencie, wałkujemy ten zakres właśnie nadajników CB i używania krótkofalówek CB do tego, żeby przekazać informacje do odbiorników radiowych globalnych, tak zwanych. Okay? I to kończy w zasadzie już ten zakres właśnie tych krótkofalówek CB i radii CB. I tu jeszcze krótkie omówienie drugiego metody odbijania się fal radiowych, czy też propagacji fal radiowych, tak zwany NVIS, NVIS. To jest po prostu system, gdzie antena jest proporcjonalnie do powierzchni Ziemi, gdzie ona może nawet być na wysokości właśnie 2 metrów nad Ziemią. I to z kolei różnice są takie, że to można użyć tak zwanego odbijania się bezpośrednio nad nami, nad głową, nazwijmy to, gdzie na 7 MHz to w ciągu dnia jest wysoka skuteczność właśnie tego odbijania się, a z kolei w nocy na 3,5 MHz to ma skuteczność odbijania się. I tutaj to jest po to, żeby wiedzieć różne właśnie warianty, kiedy na przykład osoba, która jest po stronie nadawania albo osoba, która przekazuje informacje do naszego radioodbiornika, może użyć troszeczkę innej metody, bo ta metoda sprawia, że na przykład osoba, która jest w dolinie, ma wyższe prawdopodobieństwo odebrania tej wiadomości niż osoba, która odbiera sygnał nadawany anteną, która jest po prostu pionowa, w ten sposób. I ta osoba, która nadaje, może wykorzystać właśnie tą metodę propagacji na tych częstotliwościach, żeby na przykład uzyskać dwie rzeczy. Zdolność operowania, kiedy osoba nadająca jest w dolinie, i zdolność też dla osoby, która operuje radioodbiornik w dolinie, żeby mogła odebrać właśnie ten sygnał. Jeżeli na przykład wiemy, że osoba, do której chcemy przekazać informacje, mieszka w dolinie, nie? Gdzie ja na przykład chodziłem po Walii i były wioski, gdzie po prostu nic nie działa. Nic nie działa. Nie ma telefonii komórkowej, nawet sygnału radiowego po prostu nie da się odebrać FM. Można tylko polegać właśnie na AM. I właśnie ta metoda to jest jedyna metoda, w której można po prostu w pewnych określonych okolicznościach przekazać bądź też odebrać właśnie różnego rodzaju wiadomości. I to należy pamiętać, ale to już ludzie, którzy mają licencje krótkofalarskie, oni o tym wiedzą, ale to ja chciałem poruszyć dla tych, którzy takowej licencji nie mają, również w kontekście właśnie radioodbiornika, nie? Że w momencie, w którym my się dostroimy do 7 MHz albo 3,5 MHz, to wtedy możemy odebrać sygnałem również wtedy, kiedy jesteśmy w dolinie. Okay? I tu już kończymy właśnie taki krótki wykład właśnie z tej propagacji. To może okazać się wartościowe w momencie, w którym my będziemy rozpatrywali różnego rodzaju aspekty przekazywania właśnie tych wiadomości dla osób, które w tych pewnych okolicznościach się znajdują. I to ma również wartość, te informacje dla ludzi, którzy operują sprzętem właśnie CB, żeby oni wiedzieli tych kilka aspektów właśnie związanych z propagacją. Okej, teraz zakończymy to wszystko krótkimi warsztatami, żeby pokazać właśnie taką prostą metodę, jaki sposób sobie radzić właśnie z odbieraniem wiadomości głosowych. I teraz tak, w momencie, w którym ktoś ma dobry sygnał,
po stronie odbiorczej. Sygnał na tyle mocny, że on jest w stanie po prostu uaktywnić tak zwany squalch w radioodbiorniku. To w tym momencie, tak jak tutaj właśnie widzimy te radio, ono jest ustawiane na tą częstotliwość właśnie 27,5 i ma ustawiony squalch, czyli po prostu ono po prostu nie daje nam szumów w żaden sposób. No. Teraz jak ja tam poruszyłem, dotknąłem anteny, to ono po prostu miało lepszą czułość i te szumy stały się głośniejsze dla radia i ono się po prostu włączyło. Ale teraz tak, w momencie, w którym ten sygnał, tak jak właśnie ja to mówiłem, jest ponad poziomem szumu, okej, i jest w stanie uaktywnić tak zwany squalch. Ja tutaj ten squalch ustawiłem dość nisko. On jest tutaj ustawiony na 2, na poziom dwójki, o, w ten sposób. Także on tutaj znowu i teraz tak, co my tutaj mamy? Tutaj ta metoda, którą ja pokazuję, to jest po prostu metoda tak zwanego dyktafonu, nie? Dlatego, że sygnał, który będziemy odbierać, jest ponad poziomem szumu, więc każda wiadomość, czy też po prostu głosowa, którą my wyślemy, zaaktywuje squalch i radio zacznie po prostu, jak to mówią, przez głośnik podawać to, co ja mówię, do krótkofalówki. I to, co ja w tym momencie robię, to ja tutaj mam zwykły dyktafon, okay? To jest program dyktafonu, który po prostu jest dyktafonem, o, w ten sposób. I ja go ustawiłem tutaj na poziom threshold 10, to oznacza, że jeżeli siła głosu przejdzie wartość 10, to trzeba eksperymentalnie właśnie sprawdzić, co to oznacza, to on zaktywuje po prostu nagrywanie. Drugi parametr, który tutaj jest ustawiony, to jest to, że jeżeli cisza będzie przez 5 sekund, to dopiero po 5 sekundach on się wyłączy. To ma znaczenie, bo na przykład my ludzie robimy czasami przerwy w momencie, w którym mówimy. Możemy zatrzymać się, żeby się zastanowić, jak coś wyrazić albo i tak dalej, i tak dalej. A w trybach cyfrowych potrafią być nagłówki i te nagłówki, po nagłówkach może być treść zasadnicza i jak chcemy to po prostu nagrać, to właśnie ta zdolność do tego, żeby dyktafon mógł po prostu się wyłączyć po kilku sekundach, jest bardzo ważna. To jest darmowy program, który można sobie po prostu zgrać, który tam wrzuca różnego rodzaju reklamy. Ja zapłaciłem tam niecałe 2 funty i tych reklam nie muszę oglądać, ale to już jest taka nieznaczna rzecz po prostu, bo i tyle. Także tutaj on jest po prostu, stoi sobie obok właśnie radia. I druga rzecz, która tutaj jest, to jest dyktafon, który ma tak samo, ustawiłem go na to, żeby się zaktywował w momencie, w którym jest głos i ja w nich obydwu muszę nacisnąć nagrywanie, żeby one zaczęły nagrywać, o, w sensie słuchać, o, w ten sposób. To jest dokładnie to, co zrobimy. Tu proszę pamiętać o tym, że tutaj będzie takie echo, dlatego że ja po prostu jestem dosłownie obok tego radia. I tutaj właśnie krótkofalówką będę mówił, także tam będzie troszeczkę piszczenia i takich rzeczy, także zwróćcie na to uwagę. Normalnie w transmisji tego nie będzie, nie? Jeżeli oddalicie się o minimum 5 metrów w ten sposób, dlatego że to jest połowa tak zwana długości fali, to jest takie techniczne zagadnienie. I również to, że po prostu, bo ten głośnik jednocześnie nadaje to, co ja mówię, więc robi się tak zwane sprzężenie i to wszystko ten. Ale tutaj to pokażę, żeby zademonstrować. I teraz tak, tutaj jeszcze popatrzę, czy są jakieś wiadomości, nie ma żadnych wiadomości. I teraz ja się uciszę, bo ja muszę zaktywować po prostu to nagrywanie, żeby wam pokazać, jak to działa. Too easy, is it Q testing the transceiver? Too easy, is it Q testing the transceiver? Testujemy możliwość nagrywania za pomocą dyktafonu i ja po prostu chciałem pokazać, w jaki sposób to działa. OK? I to jest dokładnie to, co się stało.
tutaj muszę to wyłączyć. Ok, bo to jeszcze nie wyłączyłem. I teraz mamy taki, proszę bardzo, i tutaj jak wejdziemy do opcji. To easy DZQ testing the transceiver. Testujemy możliwość nagrywania za pomocą dyktafonu i ja po prostu chciałem pokazać, w jaki sposób to działa. Ok? No i to jest to pierwsze nagranie, jakie się nam tutaj nagrało za pomocą właśnie tego, a tutaj się nagrało właśnie to, co myśmy nagrali dyktafonem. No. I to jest właśnie taka prosta metoda i to jest dość dobra metoda, bo na przykład nie musisz siedzieć w żaden sposób przy odbiorniku i czekać na wiadomość do tego, żeby ona po prostu do ciebie dotarła. Po prostu ustawiasz tak zwany squall, żeby był powyżej poziomu szumu. Oczywiście, tak jak mówiłem, przetestowaliście połączenie i połączenie potrafiło się przebić przez tak zwany squelch, przez ten squelch. I w tym wypadku właśnie to będzie działać w ten sposób. To jest jedna właśnie z metod, którą można wykorzystać do tego, żeby po prostu otrzymywać wiadomości. Zostawiasz to na przykład, żeby sobie to po prostu w jakimś pokoiku czy miejscu po prostu stało, a później po całym dniu przychodzisz i po prostu przewijasz sobie po prostu na dyktafonie wszystkie wiadomości, które po prostu się nagrały i to jest dokładnie to, w jaki sposób to można robić. Okej? Okay? Tutaj jeszcze taka uwaga, żeby ktoś wiedział o różnego rodzaju niuansach z tym związanych, że aby to działało, to musisz mieć możliwość wyłączenia, tak zwanego automatycznego wyłączenia telefonu. Co to oznacza, że w momencie, w którym nic nie robisz z telefonem, to on się może po prostu w jakiś sposób wyłączyć. Są programy, które potrafią to robić, żeby powiedzieć telefonowi, żeby się w ogóle nie wyłączał, bo na przykład może nie być takiej możliwości, bo w opcjach tam może być na przykład pół godziny na przykład, nie? Tak jak w moim telefonie jest generalnie pół godziny i trzeba sobie z tym radzić troszeczkę w inny sposób, nie? Z dyktafonami jest bardzo podobnie, one mogą mieć te tak zwane auto wyłączenie, że w momencie, w którym z nimi nic się nie robi, to one mogą się wyłączyć, ale generalnie jak on jest ustawiony właśnie w tym momencie na to, żeby on automatycznie nagrywał w momencie, w którym pojawia się dźwięk, to tego problemu nie ma. No, w ten sposób ten problem pojawia się w momencie, w którym mamy do czynienia właśnie z telefonem komórkowym i z tym trzeba sobie właśnie radzić. Również tutaj należy zauważyć, że metoda nagrywania tak naprawdę jest polecana, żeby to robić zawsze. I to na przykład z takiej prostej przyczyny, że nawet jeżeli odbierasz transmisję, o której wiesz, że powinna nastąpić na przykład o godzinie 12, bo się tak umówiliście, jakość na przykład sygnału może być bardzo słaba. I na przykład w momencie, w którym ty to nagrasz na dyktafon, to później możesz zawsze to po prostu zgłośnić, możesz tam po prostu wziąć to, wrzucić na komputer i przewałkować to na przykład przez program usuwający szumy. Z tym już wtedy możesz zrobić bardzo wiele rzeczy, żeby wydobyć tą wiadomość, która w innym wypadku, w momencie, w którym byś tego nie nagrywał, nie byłoby to możliwe, żeby to do tego wrócić i po prostu próbować coś z tym zrobić. Właśnie ta metoda dyktafonu i metoda nagrywania jest ważna w ten sposób. Tak samo na przykład może to być związane z trybami cyfrowymi, gdzie
nagranie tego może spowodować, że możesz coś z tym zrobić, możesz powtórzyć, możesz zmienić na przykład parametry mikrofonu po prostu w urządzeniu, które będzie to później przetwarzać na sygnał cyfrowy zrozumiały w sensie i tak dalej, i tak dalej. Także ta metoda dyktafonu jest generalnie bardzo ważna w ten sposób, przynajmniej bo z prostej przyczyny, tak jak tłumaczę, w momencie, w którym transmisja następuje, to jeżeli masz na przykład niewłaściwie ustawiony mikrofon albo jakieś parametry, albo to i tamto, to możesz nie odebrać po prostu tej wiadomości, nie? A jeżeli to nagrasz na dyktafon, to po prostu wszystkie transmisje, nawet te cyfrowe, do 100 bodów, to możesz je nagrać na dyktafonie i one po prostu później możesz to przez komputer po prostu przewałkować i spróbować coś z tym zrobić, nie? Natomiast jak bezpośrednio połączysz to do komputera, to możesz nie mieć ustawień tak, jak powinny być i to może po prostu zostać stracone w ten sposób. Ale to już jest kwestia właśnie doświadczenia, bo jeżeli ktoś ma bardzo wysokie doświadczenie, jak sobie po prostu radzi z tymi wszystkimi rzeczami i tak dalej, to wtedy po prostu może dla kogoś to może nie mieć racji bytu, żeby właśnie w ten sposób to robić. Ale ta metoda dyktafonu jest dość dobra, bo właśnie możesz, tak jak mówię, możesz zostawić po prostu takie radio na cały dzień i nie musisz przy nim siedzieć, bo na przykład załóżmy, będzie taka sytuacja, że umówiliście się, że na przykład o godzinie 12 po prostu ktoś prześle wiadomość, a na przykład stanął przed problemem, że mu na przykład akumulator się rozładował, że po prostu coś tam po prostu nie działało i tak dalej, i tak dalej, i musi spędzić następną godzinę albo dwie, żeby po prostu sobie z tym problemem poradzić, żeby to po prostu wróciło do stanu funkcjonowania. I właśnie zostawienie takiego dyktafonu może sprawić, że nie musisz po prostu siedzieć przy radioodbiorniku i próbować odbierać te wiadomości. Okej? I teraz tak, dziękuję za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że informacja przekazana w tym materiale będzie użyteczna. Te aspekty właśnie propagacji i te różne sytuacje są niezbędne do tego, żeby opracować właśnie strategię przekazywania informacji itd., itd. I w następnych odcinkach, jak będę się skupiał o różnego rodzaju metodach, jak na przykład wykorzystać tak zwane punkty pośrednie albo na przykład skorzystać z przysługi na przykład innych, w jaki sposób przekazywać informacje, w jaki sposób to zrobić, w jaki sposób utworzyć taką właśnie wiadomość do przesłania, jak na przykład dodać do tej wiadomości właśnie podpis cyfrowy, żeby uwiarygodnić, że ta wiadomość była otrzymana, nadana przez nas albo odebrana przez nas, przez osobę, która faktycznie podaje się za osobę, która tą wiadomość przesłała, bo to może być niezwykle ważne, nie? Także w następnym odcinku będziemy się skupiali właśnie na tym aspekcie tworzenia właśnie takiej wiadomości, w jaki sposób ją przekazywać i różnego rodzaju niuanse z tym związane. Zahaczymy też troszeczkę po prostu metody komunikacyjne, w sensie na przykład głos i tryby cyfrowe i tak dalej, i tak dalej. Także to będzie w następnym odcinku. Zapraszam do obejrzenia i jeszcze raz przepraszam, jeżeli zrobiły się jakieś błędy, czy też niedomówienie i tak dalej, i tak dalej. Także to też chciałem powiedzieć. Także dziękuję jeszcze raz i życzę powodzenia.